Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim po wielu miesiącach wreszcie wyłoniło firmę, która wykona roboty modernizacyjne na terenie Krzemionek i remontowe w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Dopiero w tym roku udało się przeprowadzić postępowanie przetargowe, skuteczne z tego powodu, że wpłynęły prawidłowo przygotowane oferty. Niemniej jednak wartość zarejestrowana w ofertach, a w przygotowaniu finansowym znacznie była wyższa. W związku z tym dążyliśmy do tego, aby zapewnić tą lukę finansową. Na dzień dzisiejszy te trudności zostały pokonane. Projekt pod nazwą Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich, dofinansowanie z puli środków unijnych w wysokości 7 600 000 zł uzyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku. Wówczas wkład własny powiatu w realizację projektu wynosił 3 400 000 zł. Przetarg ogłoszony w 2019 roku wyłonił wykonawcę, ale wartość prac wzrosła o około 3 miliony złotych. Zgodnie z podpisaną w 2017 roku umową, wszystkie koszty powyżej tych planowanych ponosi powiat ostrowiecki jako beneficjent projektu. Gratuluję tej odważnej decyzji. Jestem przekonany, że ona zaowocuje w sposób taki, który usprawni ruch turystyczny, który sprawi, że turyści będą mogli to miejsce odwiedzać, ale także umożliwi prowadzenie w przyszłości szerszych badań naukowych także. W ramach prac obejmujących pałac w Częstocicach zostanie wykonany remont dachu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przeprowadzenie prac renowacyjnych, ścian zewnętrznych i budowlanych przy fundamentach. Odnowione zostaną także schody przy wejściach do budynku. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna i alarmowa. Prace w rezerwacie na Krzemionkach będą równie obszerne. Przede wszystkim jest szyb windowy w głąb kopalni. To są remonty dwóch budynków naszybowych. To jest wydrążenie około 20-metrowego chodnika, który usprawni ruch turystyczny. To jest przebudowa infrastruktury zewnętrznej zarówno na polu górniczym, jak kładki, która prowadzi do samych budynków naszybowych. To jest jeszcze instalacja wewnątrz kopalni elektryczna, no i szereg takich drobniejszych jeszcze elementów. Wartość całego projektu to ponad 11 milionów złotych. Na Pałac Wielopolskich przeznaczone zostanie niemal 6,5 miliona złotych. Remont na Krzemionkach obejmie kwotę około 4,5 miliona złotych. Zaangażowanie finansowe jest również po stronie powiatu ostrowieckiego. Na dzień dzisiejszy mamy umowę, która przewiduje udział finansowy ministerstwa w kwocie ponad 7,6 miliona złotych, a udział starostwa na dzień dzisiejszy jest w kwocie 5 milionów złotych. W czerwcu Rada Powiatu Ostrowieckiego zdecydowała o wyasygnowaniu dodatkowych 3 milionów złotych na realizację projektu. Dzięki negocjacjom w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się przesunąć termin realizacji tej inwestycji do czerwca 2020 roku. Cały projekt przewiduje jeszcze jedno zadanie, na które jest rezerwa finansowa w ramach całego projektu w wysokości 2,5 miliona złotych. To jest tak zwana wystawa stała. Chcemy, żeby postępowanie w zakresie wystawy stałej odbyło się do najpóźniej, żebyśmy mogli mieć taki kontrakt na ręku do miesiąca września bieżącego roku. Czy dostępność rezerwatu na Krzemionkach będzie utrudniona w trakcie przeprowadzania remontu? To okaże się po przedstawieniu harmonogramu prac budowlanych przez wykonawcę, a jest nim korporacja budowlana Darko z Radomia. Tak, mamy doświadczenie. Osobiście ja mam też uprawnienia konserwatorskie. W Radomiu realizowaliśmy kilka obiektów, które są pod opieką konserwatora zabytków. Szczęśliwy finał przetargu zakończył się podpisaniem 7 lipca 2019 roku umowy na rozpoczęcie prac modernizacyjnych i zbiegły się z równie ważnym momentem dla rezerwatu Krzemionki, jakim było uznanie obszaru krzemionkowskiego jako 16 najważniejszy zabytek w Polsce.